Witam serdecznie w trzecim odcinku z cyklu Akademii Speedway Managera, sezon pierwszy. Kilka funkcjonalności mamy już za sobą. W dniu dzisiejszym chciałbym o ważnym elemencie porozmawiać, a mianowicie o treningu. Chciałbym natomiast, zanim przejdziemy sobie do tematyki związanej z treningiem, chciałbym zwrócić uwagę na drużynę młodzieżową. W momencie, kiedy zaczynamy grę, mamy jedną propozycję od naszego skauta, jeśli chodzi o naszych kandydatów. Natomiast ja już w tak zwanym międzyczasie zatrudniłem kilku kandydatów do tej ekipy młodzieżowej. Dzięki temu, że mamy skład drużyny młodzieżowej, otrzymamy licencję. Jeżeli, ona, jeżeli skład będzie kompletny, dostaliśmy licencję, no wiadomo, do najniższej ligi na samym początku. No więc, jeżeli chodzi o drużynę młodzieżową, tutaj turnieje zawody w zasadzie może zacznijmy od tabeli ligowej. A jeszcze nie mamy tutaj kompletnej tej ligi, dopiero się ona rozpoczyna, więc pewnie niebawem się zgromadzi pełne 16 zespołów. To może sobie zobaczmy tak naprawdę na inną ligę. Weźmy sobie ligę 5-12. Drużyny, jeżeli chodzi o ligi młodzieżowe, aby liga była kompletna, musi być 16 drużyn, tak? Czyli w ogóle w drużynach młodzieżowych rozgrywane są tak zwane czwórmecze, a więc mamy 16 drużyn. I mamy zawody, w których, o tutaj sobie możemy zobaczyć, tak, pojechała runda trzecia, akurat w tej lidze, kiedy się skompletowała, a więc jedziemy z trzema, oprócz nas, jedzie jeszcze trzech innych przeciwników. Generalnie rzecz biorąc, jakby składy to czterech podstawowych oczywiście para pierwsza, para druga i rezerwowy. Natomiast to też ustawiamy sobie tutaj w ligowy skład, a więc no, możemy sobie tutaj odpowiednio tych zawodników ustawić. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników młodzieżowych, oczywiście również wybieramy kapitana. No, wybierzmy sobie, chociaż zobaczmy od razu po tych młodzieżowcach, kogo ja tutaj wziąłem, kogo możemy wziąć na kapitana. Kto według tej zasady, o której mówiłem w odcinku pierwszym, której stosuję, kto ma tutaj największy... Potencjał na prowadzenie drużyny Felix Bęcze nieźle wygląda. Koncentracja 79%, fajnie się to zapowiada. Następny jest Kuba u Kuby, no troszeczkę słabo. Cetnar Bartosz Cetnar 4244, jeśli chodzi o profesjonalizm i przywództwo. Ostatni, który jest to jest Cornelius. I Cornelius tak sobie też wygląda. Dobra, e, jeśli chodzi o te parametry, weźmy sobie Feliksa Bencze, jego mianujemy kapitanem. E, codziennie o godzinie 22:45 startują zawody, czyli o 22:30 są wygenerowane linki do IPS-ów adeptów. A więc nasi młodzieżowcy, kapitan w zasadzie z naszej drużyny młodzieżowej, w, może wziąć codziennie udział od poniedziałku do soboty w turnieju IPS dla młodzieżowców. E, natomiast e, odbywają się także turnieje par no żeby w ogóle nasz, nasz kapitan jechał czy to seniorski czy juniorski w IPS-ach dla seniorów, które startują o 22.15, a linki generują się o godzinie 22.00 oraz aby o tej 22.45 Felix będzie pojechał w zawodach, powinniśmy być no oprócz tego, że te 15 minut przed zalogowani przed tymi zawodami, żeby się załapać no to należy mieć konto premium i konto supporter my to konto premium mamy na początek za free na dwa tygodnie, czyli do 3 września, mamy konto premium. Natomiast, jeśli chodzi o konto IPE, o konto Supporter, ono o tych kontach sobie też powiemy, ale ono premiuje nas do tego, aby nasi zawodnicy właśnie w takich zawodach jeździli. No dobra, to tyle w dużym skrócie. Tu mamy kolejnego kandydata, kolejną propozycję. Jak zauważycie, zapewne trzy parametry zawsze będą ukryte. Licząc talent, siła, wytrzymałość, refleks, waleczność i koncentracja, to są te, które widzimy w momencie, kiedy przedstawia nam danego kandydata nasz scout. Poziom piąty, no, możemy go zaakceptować, możemy go odrzucić. A skoro mamy skład pełny i tutaj tylko mamy poziom piąty, no więc automatycznie talentu odrzucamy tego kandydata. Poziomów mamy 10, czyli talent, kandydat z talentem 10 no na pewno będzie dla nas solidnym zawodnikiem albo inaczej. Dobrze się będzie rozwijał, natomiast to od nas zależy, jak go poprowadzimy, w ilu zawodach będzie jeździł, jakie rezultaty też będzie osiągał. No właśnie, a to jakie będą rezultaty zawodnicy osiągali, to jak się będą rozwijali, to zależy od treningu. Słuchajcie, tutaj mamy treningi, Dotyczące ogólnego rozwoju, czyli siła wytrzymał się refleks. Przypominam poniedziałek środa 5-12, wtorek, czwartek sobota, trening na torze, technika startu, technika jazdy i technika jazdy Parą. Póki co, ponieważ to są młodzi zawodnicy nowi, którzy zdobywają doświadczenie, jeszcze tej jazdy jakoś tam wiele mega dużo nie ma. Ja im ustawiłem tutaj treningi wszystkim na full, tak żeby też, się, tak żeby też pokazać, jakie mają możliwości rozwoju, a to będziemy mogli podglądnąć w raportach treningowych. W ogóle konto premium, druga oprócz tego, że jeździmy w turniejach par, druga ważna jego zaleta posiadania konta premium to są właśnie raporty treningowe. O nich sobie też dzisiaj powiemy. Podglądniemy, jak ci nasi zawodnicy się tutaj rozwijają, jak to wszystko wygląda. Natomiast Natomiast jeśli tego konta premium nie będziemy mieli, no to nie będziemy tego widzieli. No dobra, generalnie dałem wszędzie na fula, natomiast co do zasady, no jakby dłuższa jazda na obciążeniu 100%, na intensywności treningu 100% na pewno przełoży się u danego zawodnika na gorsze wyniki. Nie u każdego, ale u wielu tak. Dlatego czasem warto to obciążenie im troszeczkę obniżyć. Tutaj widzę, że niezły jest refleks, możemy na przykład obniżyć do takiego poziomu. Jeżeli chodzi o w ogóle tutaj tą technikę jazdy, no lepiej, żeby zawodnicy się rozwijali, więc automatycznie lepiej, aby mieli to na fulla. Ewentualnie, jak zobaczycie, że dany zawodnik osiąga słabe wyniki, albo nie wiem, właśnie zawodnicy są często łapią kontuzję. To może oznaczać, albo ktoś jeździł dobrze, woził dwucyfrówki, teraz jeździ piach. Warto obserwować, jak zmienia się jego forma też wraz ze zmianą obciążenia treningowego. Na pewno zawodnicy, którzy tu są rozwinięci do dużo wyższych poziomów, te obciążenia treningowe powinni mieć mniejsze, w granicach 70-80% intensywność i automatycznie również obciążenie. Natomiast to od nas zależy. Oczywiście możemy podpytywać doświadczonych menadżerów, jak, jak to ustawiają, co zrobić, w jaki sposób. Ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę tutaj na pewną rzecz. Są zawodnicy jak Gajdym, Sokołowski, popatrzcie, oni mają już tą technikę startu, już jest 1, tu dwa, tu 1, tak, oni się już tu gdzieś tam pomalutku rozwijają, ale na przykład Norbert Bem ma 1 -0, 1, 0, Podobnie wygląda sytuacja u Bartosza Cetnara. O widzicie, tutaj u juniorów jeszcze w ogóle nie ustawialiśmy opcji treningowych, no więc możemy sobie w pewien sposób tutaj też ten, te treningi zaplanować. Aha, od razu dodam, bo, bo też jest taka szkoła. Niektórzy menadżerowie to stosują, że na przykład jak mają trening w poniedziałki, w, w środę bądź w piątki, dają tutaj na fula siłę, wytrzymałość, refleks. Wtedy zaniżają czy też zjeżdżają do zera suwakami na technikę startu, technikę jazdy, technikę jazdy parą. No a we wtorki, czwartki i soboty robią na odwrót, czyli technika startu idzie wtedy na fula, a e, czyli te, te parametry torowe idą na fula, a te parametry ogólnorozwojowe na zero. Jeżeli ktoś ma ochotę, może tak robić, natomiast od razu zaznaczę: to nie jest patent na to, że zawodnicy się lepiej rozwijają. To nie ma wpływu na to, że szybciej będą się rozwijać. No i też pomyślmy o tym, czy mamy w zasadzie czas, aby tak codziennie przed godziną 12 dokonywać zmiany tych suwaków, bo to trochę czasu zajmuje. No jest to dość, dość, dość czasochłonne. Ja ustawiam, testowałem jedną i drugą metodę. Pamiętam na samym początku, zauważyłem, że nie ma różnic w rozwoju zawodnika. Czasem nawet większa, mniejsza intensywność i obciążenie będą wpływały. Na lepszy rozwój danego, danego zawodnika. Także nie ma tutaj takiej reguły, która w 100% powie tak, ten zawodnik będzie się tak rozwijał. Między innymi dlatego, że to zależy na przykład od parametru profesjonalizmu naszego zawodnika, o czym mówiliśmy sobie w odcinku pierwszym. Dobra, i tu mamy te raporty treningowe. Zobaczcie sobie też na taką pewną różnicę. Najpierw był tutaj trening ogólnorozwojowy, tak? Przyrosty 0.15, 0.18, 0.14, 0.17 i tak dalej. Potem mamy 0.27, 0,24, nie od pierwszego treningu zauważymy, który zawodnik jak się rozwija, ale jeżeli ktoś będzie na poziomie 027, 03, 033, bo takie też przyrosty mogą być, no to jest znaczy się bardzo wartościowy zawodnik. Warto w niego inwestować, warto przyglądać się jego rozwojowi, bo będzie prawdopodobnie dla nas w przyszłości wartościowym zawodnikiem, a już na pewno dzięki szybszemu rozwojowi jego CU i aktualna dyspozycja będą rosły, będą szły w górę szybciej. To samo dotyczy treningu na torze. Też mamy tutaj te parametry. Zauważcie, możecie sobie porównać, nie wiem w pierwszym tygodniu jakie mieli parametry właśnie zawodnicy w stosunku do drugiego. W sensie jakie były tutaj te przyrosty, o ile oni się rozwinęli, o ile te przyrosty poszły w górę, bo one też mogą iść w górę. Ale to, czy one będą na poziomie 0,3 czy 0,15, oprócz oczywiście talentu, profesjonalizmu danego zawodnika. To też zależy od tego, ile ci zawodnicy jeżdżą. Im więcej, tym szybciej i tym lepiej się rozwijają. Proszę pamiętajcie o tym. Czasem może nie odbyć się trening na torze. Trening na torze nie odbędzie się w momencie, kiedy mamy pogodę deszczową. Pogodę deszczową możemy sobie sprawdzić na przykład w kadrze. Mamy profil i wchodzimy w miejscowość Kraków, i mamy informację pogoda to oznacza, jaka jest dzisiaj pogoda dzisiaj, teraz. Jest słonecznie. Prognoza oznacza, jaka będzie pogoda w dniu jutrzejszym. Dzisiaj mamy środek, kiedy to nagrywam, czyli jutro w czwartek też będzie pogoda słoneczna. No i jutro będziemy mogli zobaczyć prognozę na piątek, na sobotę i tak dalej. No więc jeżeli będziemy widzieli, że mamy deszcz, to mecz pojedziemy na nawierzchni mokrej. Jeżeli jedziemy u siebie w Krakowie, jeżeli mamy trening tego dnia, to ten trening będzie anulowany, gdyż na deszczu treningi się nie odbywają. Jeśli chodzi o zadania, które przygotowała dla nas Dagmara względem treningów, aha, zrealizowaliśmy, no tutaj jest zakończone, tak? Ustawmy intensywność treningów na poziomie minimum 70%. Tak jak powiedziałem, to 70-80% jest optymalne, natomiast na samym początku, kiedy startujecie i dacie wyższe poziomy, nic się złego też nie stanie, ale to też nie może trwać w nieskończoność. Trzeba to jednak monitorować i ewentualnie korygować wraz z ilością, z intensywnością jazdy zawodników. Ja trochę tak podchodzę to tak jak w realu, no że im większa intensywność sezonu, im więcej jazdy zapewniam swoim zawodnikom, zwłaszcza zwracam uwagę na tych, którzy dużo jeżdżą i w lidze jeżdżą, i jeżdżą w parach, i w IPS-ach no więc na nich zwracam uwagę, żeby te obciążenia też im odpowiednio dopasować czyli trochę obniżyć no i tak też trochę jest w realu, prawda wielu żużlowców mówi, że aby być w jak najlepszej i jak najwyższej formie oni po prostu chcą jak najwięcej jeździć. Kolejne Zadanie, które nam przygotowała tutaj Dagmara z cyklu powiedzmy sobie rozwoju zawodników to jest obóz przygotowawczy pierwszej drużyny na co najmniej 7 dni. Obóz przygotowawczy mamy również w treningach tak naprawdę. Sobie wejdziemy do treningów. Tu mamy informację obóz przygotowawczy. Obóz przygotowawczy może być ustawiony od 1 do 21 dni. Dajemy 7, no bo tak mamy w zadaniu od Dagmary. Ja co do zasady ustawiam sobie zawsze na 21 dni. <kuszczak> Przepraszam. Natomiast im, 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 im dłuższy obóz przygotowawczy pierwszej drużyny czy drużyny młodzieżowej, Czasem pada takie pytania, na co to wpływa. No zobaczycie, no to właśnie będzie wpływało na rozwój zawodników, czyli na ich przyrosty w trakcie treningów, w trakcie sezonu, na morale tych zawodników. Tak szybciej oni dojdą do tego poziomu 100% i szybciej będą po prostu mieli morale na wysokim poziomie. Ogólnie będzie się to przekładało na wyniki. Krótko mówiąc, proszę jednak pamiętać i to w przewodniku możemy sprawdzić ile ile mamy przewodnik. Dobra. Zobaczmy sobie obóz przygotowawczy do sezonu, tu mamy informację ile nas kosztuje, tak? na 21 dni kasa za jednego zawodnika to 100 tysięcy, więc jak mamy 10 zawodników, no to zapłacimy za 21 dni milion złotych, jeżeli mamy 20 zawodników, to zapłacimy 2 miliony. Pamiętajcie proszę o tym, dlatego że to na samym początku sezonu obciąży Wasz was budżet, a początek sezonu jest o tyle dobry, że zgarniamy też nagrody. Za miejsce w Lidze, za różnego rodzaju miejsca naszych zawodników, także w różnych, jakby na koniec sezonu, jeżeli chodzi o ich klasyfikację biegopunktową. Także tutaj trochę tej kasy nam wpadnie, natomiast warto o tym pamiętać, że obóz przygotowawczy należy ustawić im dłuższy, tym lepszy, po prostu. Natomiast, oczywiście, nic nie narzucam, nic nie sugeruję. To jest jedną, jedna z rzeczy, która. Na którą warto zwrócić uwagę. Aha, widzicie, nie zapisaliśmy tego. Dobra, damy sobie, damy tu na te 21 dni, żebym potem nie zapomniał. Dajemy zapisz. Ok, no i mamy kolejne zadanie od Dagmary zrealizowane. Słuchajcie, podglądnę, podglądnę sobie tutaj jeszcze na opcję tak naprawdę czasową. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o treningi. To by było na tyle w zasadzie. Reasumując, zwracajcie uwagę na rozwój waszych zawodników. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, właśnie przed treningiem, to chciałem jeszcze powiedzieć, a mianowicie zmęczenie. Tutaj aktualnie pokazane jest zmęczenie naszych zawodników. Im będą mieć większe zmęczenie i będą bardziej zmęczeni przystępować do treningu, to ich przyrosty, te, które pokazywałem wam w raportach, będą mniejsze. Zauważycie to na pewno i wyłapiecie to. Dlatego też warto skorzystać z odnowy biologicznej przed treningiem właśnie u Dagmary. Dagmara chętnie takie tematy załatwia, wysyła szybko ekipę i zmęczenie jest na zero. No, wszystko zależy od możliwości danego gracza, natomiast no właśnie te z Bitcoiny, które można nabyć w sklepie po odpowiednim kursie. Ilość tych bitcoinów automatycznie pozwala nam na przykład robić te odnowy biologiczne. Ja robię przed każdym meczem ligowym, no ale na poziomie ligi pierwszej, na przykład, w której teraz jeżdżę, no raczej każdy robi przed meczem, tutaj nikt nie jedzie na zmęczeniu i tak samo jest przed treningami. Myślę, że w tych niższych ligach ważne, żeby to zrobić na przykład przed treningiem, wtedy te przyrosty będą lepsze. Oczywiście wszystko uzależnione jest też od waszych tutaj, tak jak mówię, możliwości finansowych, od, 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 od tego też poziomu, tak naprawdę, jak bardzo wam się ta gra podoba, jak bardzo chcecie, żeby ona się rozwijała, bo tak naprawdę każde zakupy, które są. Realizowane w sklepie, właśnie są przeznaczane po to, aby rozwijać grę, aby nie wiem, większą kasę przeznaczyć na przykład na, na nagrody w turniejach IPS i, i, i turniejach par. Także to wszystko jakby jest ze sobą fajnie powiązane. Ja też do tego tak podchodzę od samego początku, jeśli chodzi o, o właśnie kwestię wydawania kasy. Dla mnie ta gra stała się swego rodzaju hobby, swego rodzaju pasją. Niektórzy wędkują i to jest ich pasja. I potrafią wydawać grube pieniądze na, w sezonie na różnego rodzaju sprzęty czy nowinki techniczne dotyczące właśnie wędkowania. A ja mam fazę na Speedway Managera i po prostu wydawałem kasę, na, czy też wydaję kasę dalej na Speedway Managera. Dobra, słuchajcie, dzięki za uwagę, dzięki bardzo za ten odcinek trzeci. Niebawem odcinek czwarty. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.